jest to, jakby nie patrzeć, 20 ton ciężaru. Plus do tego droga hamowania takiego autobusu z prędkości 50 km na godzinę, to jest 17 metrów. Naprawdę my w tym momencie, kiedy widzimy, że może dojść do tak zwanej kolizji, mamy hamowanie. Jeżeli naciśniemy zbyt mocno ten pedał hamulca, wówczas nasi pasażerowie siłą bezwładności mogą się poturbować. To są naprawdę, drodzy Państwo, ułamki sekund. Chwile, w których my musimy szukać alternatywnej drogi ucieczki przed zdarzeniem. Miejcie Państwo również na uwadze to, że przewozimy bardzo dużo osób w podeszłym wieku, jak i również dzieci, które naprawdę już nie są tak zwinne, żeby jak najszybciej chwycić się tej poręczy i żeby nie doszło do obrażeń ciała. Jeżeli jesteśmy kierowcami i widzimy autobus na zatoce autobusowej, bezwzględnie powinniśmy zmniejszyć tą prędkość. Dlaczego? Dlatego, aby umożliwić temu kierującemu autobusem bezpieczne włączenie się do ruchu. No i przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jeżeli autobus stoi na zatoce, wpuszcza i wypuszcza pasażerów, to w każdej chwili zza takiego autobusu nagle na jezdnię może wybiec pieszy. I oczywiście dojdzie do tragedii. Tutaj wina oczywiście będzie tego pieszego, ale na drodze nie chodzi o to, aby udowadniać komuś winę. Chodzi o to, aby było bezpiecznie. Dlatego pamiętajmy o tym, że nigdy nie wiemy, czego możemy się spodziewać, że ktoś nagle może nam wtargnąć na tą jezdnię. Ponadto ten kierowca autobusu musi mieć na tyle swobody, na tyle miejsca, aby bezpiecznie kontynuować tą jazdę. Natomiast kierowcy autobusów bezwzględnie powinni jak najszybciej taki sygnał, który świadczy o tym, że chcą włączyć się do ruchu, dać. Staramy się uczyć i zwracać uwagę na kulturę naszej jazdy, bo tutaj no dochodzi, często zauważamy do takich sytuacji, no autobus ma tą swoją długość i pojazdy często się zatrzymują w połowie tego autobusu, widząc ten kierunkowskaz. W tym momencie taki kierujący nie ma możliwości bezpiecznie się do tego włączyć. W takich sytuacjach też często dochodzi do drobnych tutaj zdarzeń drogowych, do obtarć, ponieważ no taki autobus wyjeżdżając z zatoki, mając auto w połowie swojej długości, no często się zdarza, że po prostu dochodzi tam do jakiegoś obtarcia, jakiegoś drobnego zdarzenia drogowego.